Niedługo po Mistrzostwach Świata w Kazaniu, na którym zdobył Pan brązowy medal, czego gratulujemy oczywiście. I już Pan jest w Jarocinie i trenuje dalej, przygotowuje się, tym razem pokazuje dzieciakom, jak zabierać się za to pływanie. No właśnie, czego się tutaj możemy spodziewać po Panu dzisiaj? Dziękuję za gratulacje przede wszystkim. Można powiedzieć, że jeszcze nie trenuję, ponieważ miałem teraz okres roztrenowania, 3 tygodnie odpoczynku. Ale pomału się zbieram do treningów, do wznowienia przygotowań już pod kątem Igrzysk Olimpijskich. Jeżeli chodzi o mój udział tutaj na spotkaniu z Veolią i z dzieciakami, chciałbym im po prostu pokazać pewne sprawy techniczne, jak to wygląda w wodzie, a przede wszystkim w jakiś sposób trochę ich zaszczepić do tego, do uprawiania sportu, do tego, żeby nie rezygnowały z pływania i żeby dalej kontynuowały swoje cele, które gdzieś tam mają i dążyły do spełnienia marzeń. No i mam nadzieję, że w jakimś stopniu im pomogę. Jest Pan młodym, bardzo obiecującym pływakiem. Kiedy Pan zaczynał swoją karierę? Nie za późno na takich dzieciaków, na przykład z Jarocina? W jakim wieku powinny zacząć? Czy nie ma to większego znaczenia? Myślę, że nie ma to większego znaczenia, ponieważ ja zaczynałem dosyć wcześnie, ponieważ jakiś pierwszy kontakt z wodą miałem już w wieku 5 lat. Ale to oczywiście były tylko takie lekcje bardziej kontaktu z wodą. Tak na poważnie zacząłem pływać dopiero w gimnazjum, a po profesjonalnym podejściu do tego sportu zacząłem myśleć w liceum, pod koniec liceum nawet. Więc myślę, że żaden okres nie jest za późny. Wiadomo, im wcześniej, tym lepiej, ale naprawdę nie można się przejmować tym, że jeżeli dziecko jest trochę starsze bądź 2 lata starsze od innych, które już zaczęły, myślę, że spokojnie w przeciągu roku może dołączyć do takiej grupy i kontynuować spokojnie pracę. Mógłby Pan coś powiedzieć też o tym medalu w Kazaniu? Trudno było go zdobyć? Jak wyglądała ta czołówka Pana zdaniem? Nie ukrywam, że było bardzo ciężko go zdobyć. Musiałem się poprawić prawie pół sekundy na dystansie 50 metrów. Wiedziałem, że to będzie, że trzeba będzie tak zrobić. Taki dystans wymaga niesamowitej szczegółowości. Tam każdy metr był po prostu wywalczony. Każdy ruch po prostu był po to, aby zdobyć ten medal. Tam jeden zły ruch, jedno złe kopnięcie, nietrafienie na ścianę finiszową, to zdecydowało o tym, o miejscu, o tym, że mogłem się znaleźć poza podium. I to naprawdę jest ciężki dystans, ale też krótki dystans i bardzo fajny. Ja też trenuję takie dystanse, więc jak najbardziej ucieszył mnie ten medal. Pierwszy raz w Jarocinie, czy był Pan już tutaj kiedyś? Pierwszy raz w Jarocinie. Jestem mile zaskoczony. Fajny basen, fajna tutaj infrastruktura. Przyjechał tutaj Pan do Jarocina z Veolią. Często Pan jeździ po Polsce i promuje pływanie? W miarę możliwości staram się być jak najczęściej, w miarę dostępności. Też trenuję na co dzień poza granicami kraju, więc nie jestem tak w pełni po prostu dostępny, ale też trenuję teraz do Igrzysk Olimpijskich, więc też to wymaga poświęcenia i czasu, niestety wyrzeczeń dużo. Ale jeżeli jestem w miarę możliwości, zawsze staram się być. Myślę, że takie spotkania, dwa w ciągu roku, na pewno są.